Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk, fotoblogia.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak obrabiałem ostatnie zdjęcia z moich podróży. Miałem o to dużo pytań, więc jakby wychodzę Wam naprzeciw. To zdjęcie, które widzimy w tym momencie, ja robiłem Olympusem OM-D EM1 z obiektywem 9-18, więc one, większość z nich miały dość mocno szeroki kąt. I tak naprawdę, jeśli chciałbym obrobić te zdjęcia w taki bardzo naturalny sposób, to wystarczyłby mi Lightroom. Ale że chciałem nadać więcej charakteru, takiego bardziej słonecznego wyrazu tym zdjęciom, przechodziłem również do Photoshopa i tam działałem dalej. Ale zacznijmy od tego, co zrobiłem w Lightroomie. Tak wyglądało zdjęcie bezpośrednio z aparatu. Ja tutaj wyrównałem balans bieli, do tego delikatnie rozjaśniłem to zdjęcie, dodałem nieco przejrzystości i tutaj jakby dużą rolę odegrał filtr stopniowy, który nałożyłem na niebo, tak aby ono było nieco ciemniejsze i bardziej wyraziste, dlatego przyciemniłem ekspozycję o nieco ponad 1,5 działki przysłony, zwiększyłem kontrast tak, aby zdjęcie, a szczególnie to niebo, było bardziej wyraziste i do tego dodałem do cieni aż 100, czyli maksymalnie zwiększyłem wartość cieni, ale nie dlatego, że chciałem odzyskać jakieś szczegóły, które pojawiły się na niebie, ale w związku z tym, że ten filtr stopniowy pokrywał prócz nieba także most i ten budynek tutaj, chciałem, aby one nie były za bardzo przyciemnione, więc zwiększając wartość cieni do 100, tak naprawdę tylko i wyłącznie ruszam to, co dzieje się na budynkach, czyli w tych bardziej zaciemnionych miejscach. Do tego delikatnie zwiększyłem nasycenie, tak aby zdjęcie było bardziej takie przyjemne w odbiorze. I na tym skończyła się obróbka w Lightroomie i tak naprawdę, jeśli chciałbym, aby zdjęcie wyglądało naturalnie, to na tym bym ją skończył, ewentualnie mógłbym pokusić się o filtr Upright, tak aby te piony i poziomy, które są na zdjęciu, były idealnie proste. Ale ja przejdę teraz do Photoshopa i w tym momencie otworzyłem to zdjęcie po tej obróbce w Lightroomie. Ja tutaj korzystałem z ColorFX-a. Jest to wtyczka, która kosztuje około $150. I tak naprawdę no, ja z niej często korzystam, bo ona bardzo przyspiesza pracę. Ja dodatkowo nałożyłem tutaj kilka filtrów, które zapisałem w jeden tak zwany przepis. Jest to zbiór filtrów, które właśnie sam sobie stworzyłem, sam je nałożyłem, a następnie zapisałem to do tego tak zwanego przepisu. Jest to tak jakby akcja w Photoshopie. I może po kolei przejdziemy po tych punktach, które ja tutaj zrobiłem, aby obrobić to zdjęcie. Pierwszym z nich było nadanie takiej delikatnie krosowej kolorystyki. Ja wybrałem metodę L02 i siłę tego filtra 33%. Jak widzimy, ten filtr delikatnie ociepla zdjęcie, szczególnie w jasnych partiach, natomiast ciemne partie pokryte są takim niebieskim zafarbem. Ale oczywiście przechodzimy do poprzedniego krycia tego filtra. Dodałem również takiego złocistego koloru do dołu tego zdjęcia, aby ono miało bardziej taki słoneczny charakter. Do tego nieco zwiększyłem kontrast dynamiczny. Kolejną rzeczą było nałożenie szumu. Następną rzeczą było odcięcie na krzywych jasnych i ciemnych partii zdjęcia, tak aby ono miało taki delikatnie wyprany charakter. I ostatnią rzeczą było ocieplenie go, też delikatne, filtrem ocieplającym. Ja w tym momencie zastosuję te wszystkie zmiany na nasze zdjęcie, ale jeśli nie macie ColorFX-a, takie czynności można również zrobić w Photoshopie. Aczkolwiek będzie to dłuższe, ale nie niemożliwe. Zaczniemy od ocieplenia dołu tego zdjęcia. Ja zrobię to na krzywych. No i żeby ocieplić zdjęcie, musimy rozdzielić tę krzywą na poszczególne składowe RGB. Przeciągniemy czerwone do góry, natomiast niebieskie przeciągniemy w dół. I dzięki temu pojawił nam się taki bardziej złocisty kolor, aczkolwiek musimy dobrze wybalansować te dwie krzywe, tak aby nie zrobić czegoś takiego. Ale w związku z tym, że jakby tym filtrem ma być pokryte tylko dół zdjęcia, ja odwrócę maskę skrótem klawiszowym Command bądź Control I i nałożę gradient, który będzie przechodził od bieli do
przezroczystości, tak aby odsłonić tę naszą krzywą właśnie na dole zdjęcia. To jest jakby pierwszy krok, czyli ten reflektor FX. Do tego kolejnym krokiem na naszym zdjęciu będzie ta krosowa kolorystyka. Po zwiększeniu jej do 100% w samym Color Effectsie widziałem, że w jasnych partiach to zdjęcie było cieplejsze, natomiast w ciemniejszych ono miało taki bardzo niebieski zafarb. Więc przejdziemy sobie do ocieplenia kolorem czerwonym tych jasnych partii zdjęcia, czyli odcinamy sobie tę krzywą gdzieś w połowie i następnie górną część przeciągamy ku górze. Następnie przechodzimy do krzywej niebieskiej i tutaj rozjaśniamy te ciemne partie zdjęcia i odcinamy tak samo w tym momencie górną partię tej krzywej. I wydaje mi się, że jakby taka obróbka będzie jak najbardziej w porządku, natomiast musimy mocno zmniejszyć krycie tego, tak aby właśnie ta krosowa kolorystyka nie była tutaj dominująca na tym zdjęciu. Wydaje mi się, że tak będzie w porządku, ja potem jeszcze będę to weryfikował, ponieważ tutaj mamy obrobione właśnie zdjęcie w tym Color Effectsie. I kolejną rzeczą na tym zdjęciu, którą chciałbym zrobić, będzie dodanie szumu. Ja szum mogę dodać ewentualnie na samą warstwę tło, ale ja zazwyczaj robię to poprzez nakładanie jej na neutralną warstwę, dlatego z przyciśniętym przyciskiem Alt tworzę nową warstwę, następnie zmieniam jej tryb mieszania na nakładkę i wypełniam 50% szarością. Tak stworzoną warstwę będę zaszumiał zwykłym filtrem zaszumienia. Mogę też stworzyć inteligentny filtr, ale to akurat w tym wypadku nie będzie konieczne. Ja wybieram rozmieszanie gaussowskie i wartość 15%. Następnie jeszcze delikatnie zmniejszę krycie tej warstwy. Ona jest w tym momencie podobnie zaszumione jak nasze zdjęcie w Color Effectsie. I teraz będę ocieplał to zdjęcie. Ocieplę je poprzez zwykły filtr fotograficzny, przy czym ja jestem zwolennikiem filtra ciepłego LBA, a nie tego standardowego, czyli 85. Oczywiście w zależności od zdjęcia będzie to różnie wyglądało. Ja delikatnie zmniejszę też krycie tej warstwy, aby to zdjęcie nie stało się zbyt ciepłe. I to, o czym mówiłem przy obróbce w Color Effectsie, był to prokontrast. Ja chciałbym troszeczkę odzyskać szczegółów z cieni, więc powielę sobie naszą warstwę tło, przejdę do obraz, dopasowania, cienie podświetlenia. I w tym momencie mogę zdać się na to, co zrobił nam tutaj sam Photoshop. Ja zatwierdzę to, ale następnie mocno zmniejszę krycie tej warstwy do takiego momentu, aż pojawią mi się szczegóły w tych ciemniejszych partiach, ale nie będą one zbyt jasne i nie będzie to miało takiego HDR-owego wydźwięku. Więc ja dość mocno zmniejszam krycie tej warstwy. Kolejną rzeczą, jaką zrobię na tym zdjęciu, będzie to przygaszenie tego zdjęcia i to również zrobię na krzywych, przy czym nie będę rozdzielał ich na składowe RGB, a będę pracował na całej krzywej. Dlatego przyciemniam te najjaśniejsze partie zdjęcia i rozjaśniam najciemniejsze, przy czym nie chcę zmniejszać kontrastu na tym zdjęciu, więc dodaję kolejne znaczniki, bardzo blisko tych znaczników, które przesunąłem na początku i w tym momencie widzimy, że rzeczywiście ono jest delikatnie wyprane, ale nie straciło na kontraście. Tak wyglądało nasze zdjęcie obrobione poprzez Color FX, tak wygląda nasze zdjęcie obrobione poprzez te wszystkie warstwy dopasowania. Widzimy, że w Color FX-ie ono miało taki bardziej żółty charakter, więc przechodzimy do naszej warstwy krosowej. Ja następnie wybiorę kolor zielony i delikatnie przeciągnę go w górę. To zapewni nam taki bardziej żółty charakter tego zdjęcia, tak jak miało to miejsce w przypadku Color FX-a. Oczywiście musimy to robić również delikatnie, tak aby zdjęcie po prostu wyglądało dobrze. Więc jeśli nie macie $150 na Color FX-a, możecie to również zrobić w Photoshopie. A ja dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się, na razie, cześć!